Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu energii dnia codziennego. Karty, jak zawsze, rozłożone i potasowane z najwyższą atencją i intencją. Pięknie, z całego serca dziękuję Wam za wszystkie dobre słowa, za przychylność, za wszystkie subskrypcje. Pięknie, z całego serca dziękuję. Kochani. Wiele ostatnio się dzieje zarówno w przyrodzie, ale jesteśmy też i po nowiu, powolutku, stopniowo przybywa księżyca, więc i energie się zmieniają. Zobaczmy, z jakimi dzisiaj przyjdzie nam współpracować, jakie mogą być nam opiekuńcze lub wskazujące pewne drogi, dające wskazówki. Najpierw, jak zawsze, energia kart Tarota. Może jakoś dzisiaj tutaj. Czwórka mieczy. Kochani, to energia zatrzymania. To energia odpoczynku. Być może ostatni czas był dosyć nerwowy, dosyć aktywny, dosyć. No i sytuacji było do rozwiązania i różnych problemów naszych. Więc teraz. Wskazówka: odpocznij. To energia stagnacji, to energia kontemplacji, to energia zatrzymania, aby móc dalej działać ze zdwojoną siłą. Czwórka mieczy to tak zwana taka mała śmierć tarotowa, ale pamiętajmy, że te przystanki, te zatrzymania są po to, aby móc coś lepiej zrozumieć, coś przemyśleć, coś jeszcze raz zweryfikować, aby móc nabrać jakiegoś dystansu, odpocząć i móc ruszyć dalej. Także myślę, iż ta czwórka mieczy wcale nie jest jakąś bardzo negatywną, ale energią dającą możliwość no, chwili wytchnienia. I tak ją traktuję. Kochani, zobaczmy jeszcze energię minerałów. Może dzisiaj do brzegu. Splot słoneczny. Kamień słoneczny, przepraszam. Ale działający ze splotem słonecznym, oczywiście. Dziedzictwo. Kochani, kamień słoneczny reguluje układ nerwowy. Pracę dobrą grasicy. Stabilizuje układ, tak jak mówię, nerwowy, pomocny jest w leczeniu wszelkich sytuacji depresyjnych, spadku takiego no, sił witalnych, zaangażowania w nasze życie. Koreluje poniekąd z czwórką mieczy. Łagodzi i pomocny jest w leczeniu bezsenności, ale również pomocny jest w leczeniu infekcji jamy ustnej, bólów zębów. Pomocny jest w łagodzeniu takich uporczywych, przewlekłych bólów głowy. Reguluje również krążenie krwi. Kamień słoneczny jest bardzo pomocny w terapiach związanych z chorobami przemiany materii. Wspomaga apetyt i reguluje tą przemianę materii. Pomocny jest w takim lepszym, harmonijnym, lepszej harmonijnej pracy naszych wewnętrznych wszystkich układów, dodając tam energii do działania, dodając jakby pewności tego działania, dając nam większą świadomość i fizyczną, i taką energetyczną. Wzmacnia naszą aurę i chroni nas, pomagając wibrować na wyższych, pozytywnych dla nas wibracjach. Tak jak powiedziałem na początku, kamień słoneczny współpracuje z czakrą splotu słonecznego. Dedykowany jest głównie osobom spod znaku lwa i wagi, a oczyszczamy go pod bieżącą letnią wodą w promieniach południowego słońca. Tutaj akurat energia tej najmocniejszej fazy naszego Słońca jest najodpowiedniejsza dla kamienia słonecznego, lub kładziemy go, aby odpoczął i naenergetyzował się energią kryształów górskich. Tyle, jeśli chodzi o
energię minerałów. Zobaczmy jeszcze energię kart opiekuńczych, z jaką informacją, z jaką podpowiedzią, z jakim dobrem dzisiaj do nas przyjdą. Działanie. Prawda. I medytacja. Działanie. Kochani, jak już odpoczniemy, naenergetyzujemy się, to wtedy działamy. I ta karta, ta podpowiedź właśnie o tym mówi. Działajmy. Twórzmy swoją przestrzeń, twórzmy, wzbogacajmy swoje wnętrze. Po prostu działajmy. Czasami odpoczywając, również działamy. I tego też, o tym też pamiętajmy. Podejmuj działania. Podróż w poszukiwaniu własnego ja zaczyna się od postawienia pierwszego kroku, który najczęściej bywa tym najtrudniejszym krokiem, ale później to już naprawdę jest tylko lepiej. Prawda. Piękna podpowiedź. Starajmy się być prawdziwi w każdym celu. Szkoda czasu na jakieś konfabulacje, na wymyślania, na udawania własnego życia, bo tak naprawdę my sami się tym dotykamy, my sami później cierpimy. Ja wiem, że życie wprawdzie bywa trudne, jak nie najtrudniejsze, bo czasami trzeba spojrzeć samemu sobie prosto w oczy, przemyśleć, przededukować różne nasze poczynania, ale w ogólnym bilansie to życie wprawdzie naprawdę jest jedynym najsłuszniejszym. Mów prawdę. Uczciwość jest przepustką do prawdziwego życia. Dokładnie tak. I ostatnia podpowiedź na dzisiaj, karty opiekuńczej. Medytacja. Ona koreluje z tą czwórką mieczy. To, że w danym momencie się zatrzymaliśmy, to jak najbardziej nie przeszkadza nam w niczym, a już na pewno w medytacji. Medytacja to właśnie czas zatrzymania, to czas, kiedy zastanawiamy się, kontemplujemy, przemyślamy, zamykamy się w swojej bezpiecznej przestrzeni, aby w pewnym oddaleniu, w jakiejś samotności, przemyśleć, aby wyciszyć wszystkie emocje, skorzystać z własnych podpowiedzi, bo pamiętajcie, że w każdym z nas są odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania. Tam znajdziecie odpowiedź na każde sytuacje losowe, życiowe. Trzeba tylko poświęcić odrobinę uwagi i chęci na tą medytację. Zrób mały krok wstecz. Wsłuchaj się w głos w swojej duszy. No, dokładnie tak. Także kochani, nie przejmujemy się tą czwóreczką. Może groźnie wygląda, ale pamiętajcie, że to też i oręż dla nas. Ta czwórka mieczy to wybór broni, którą możemy walczyć. To w mojej interpretacji oczywiście, to też jak może każdy z tych mieczy może symbolizować kolejny żywioł, który przychodzi nam z opieką i pomocą. Miecze, energia, działanie to żywioł ognia, miecze to również żywioł wody, czyli emocje, uczucia, odpowiednia empatia, zaangażowanie, ziemia, która daje nam możliwość odreagowania, działania z pozycji takiej stabilnej, ukorzenionej na powietrze, no to lotność naszego umysłu, więc być może więcej informacji, które gdzieś mają w nas zalążki, uzewnętrznią się i dadzą nam dobre działanie w naszych wszelkich działaniach. Kochani, na koniec zostawię Wam propozycję run. Oczywiście zobaczymy, z jaką dzisiaj przyjdą do nas opieką. Runa fale. No to informacja poczekaj, łuda. No to być może rzeczywiście korelacja do tej czwórki. Nie za wiele działajmy, przemyślmy, ustabilizujmy wszystkie nasze myśli, nasze poczynania, niech się zakorzenią. To czas, kiedy nie powinniśmy raczej podejmować dalekosiężnych jakichś planów, to czas takiego troszeczkę zatrzymania. Możemy ewentualnie snuć wstępne plany, ale przy runie
falę, raczej emocjonalność, którą emanuje ta runa, no, nie do końca zezwoli nam na trafne, słuszne, racjonalne podejście do tematu, więc runa podpowiada: poczekaj, przemyśl, zastanów się. Kochani, życzę Wam, aby ten dzień rzeczywiście może był jednym z dni bardziej takich odpoczywających. Pamiętajcie, że w nas jest siła do działania. Pamiętajcie, że chwila zatrzymania to nie jest chwila, nie zawsze idzie w parze z naszym jakby niemożnością czy upadkiem, chociaż każdy upadek jest po to, żeby móc ruszyć dalej. Więc działajmy. Starajmy się być prawdziwi, starajmy się medytować, bo tam znajdziemy odpowiedzi. Starajmy się korzystać z minerałów. Dzisiaj jest to kamień słoneczny, dziedzictwo, prawda, ale też i moc, siła i potęga promieni słońca. No i rzeczywiście odpoczywajmy dzisiaj odrobinę. Zastanówmy się nad sobą, nad swoimi działaniami. Wstępne plany jak najbardziej, ale ostrożnie. No cóż, kochani, czasami taka energia też musi być i też zaistnieć. A cofnięcie się czy zatrzymanie na chwilę nie jest złe. Pięknie Wam dziękuję za dzisiejszą naszą wspólną chwilę. Życzę Wam mimo wszystko dobrego, energetycznego dnia i do zobaczenia jutro.